Czy słychać mnie? Nie. A teraz? Dobrze, ja będę trzymać w ręce. Dobrze, to będziemy trzymać jednak w ten sposób. Witam Państwa serdecznie i chciałabym zacząć od tego, co jest nam wszystkim doskonale znane, mianowicie od memów internetowych, żeby dopiero potem przejść do zasadniczych pytań i wyjaśnień. Mam nadzieję, że widać na ekranie, tak? No to coś jest... No bez obrazków nie damy rady, skoro będzie mowa o obrazkach, więc musimy to mieć tutaj dostęp. Proszę, nie potrzeba było męskiej ręki, poradziły się sobie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, chcę zacząć od memów internetowych, ponieważ te są wszystkim dobrze znane, zwłaszcza doskonale są znane młodzieży, ale sądzę, że i Państwo nauczyciele, czy inni tu zebrani niejednokrotnie z czymś takim się spotkali. Otóż, tak jak tam Państwo widzicie, pojęcie memu internetowego jest najczęściej używane jako określenie znaku, który rozprzestrzenia się przez sieć, odwołującego się do kultury popularnej, masowej, wysokiej i najczęściej do sytuacji życia codziennego. Przyjmują te memy najczęściej postać obrazka. Dzisiaj to są także obrazki animowane, tak zwane GIFy, które uzupełnia autor napisem, podpisem, czasem dymkiem. Bywa, że te memy funkcjonują także w postaci takiego krótkiego filmu o różnorakiej treści, wyśmiewającej jakieś zjawisko, bądź motywującej do zajęcia jakiejś postawy, czy komentującej jakieś zdarzenie. Spróbujmy, ja spróbowałam w każdym razie szukać definicji i w 2012 roku Wiktor Kołowiecki stwierdził, że właściwie można powiedzieć, iż memem internetowym będziemy nazywać taką zdigitalizowaną jednostkę informacji, czyli obraz, film, dźwięk, która rozpowszechnia się drogą internetową, zostaje skopiowana, przetworzona i w tej formie przetworzonej opublikowana w internecie. To jedna z kilku definicji, jakie już istnieją. Zjawisko jest bowiem stosunkowo świeże, chociaż szerzy się jak płomień. Kołowiecki stwierdził, że właściwie można wskazać na trzy typy takich memów internetowych. Nazwał je sobie szablonowe, komentujące oraz eksploatujące. Ja nie dyskutuję w tej chwili z tymi definicjami, z typologią, którą Kołowiecki zaproponował. Jak mówię, są też inne typologie. Chcę raczej pokazać Państwu samo zjawisko w takim skrócie, abyśmy wiedzieli,
że medioznawcy zwłaszcza tym obiektem, memem internetowym zaczęli się zajmować. Memy szablonowe, tak jak mówi sama nazwa, tak one opierają się na pewnych szablonach. Te szablony można uzupełnić własnymi treściami. Jest to najczęściej spotykana forma obrazka wzbogaconego podpisem według mniej lub bardziej określonego wzorca. Czasem mamy do czynienia z tekstem uzupełnionym o indywidualny obrazek, czyli dwie możliwości, tak? Albo jest szablon i my dopisujemy tekst, albo jest tekst, który może uzyskać jakiś tam dodatkowy obrazek. Pierwszymi memami szablonowymi były demotywatory. Sądzę, że gdybyście Państwo spytali swoich uczniów, co to są demoty, na pewno wszyscy będą wiedzieć, a nawet zdziwię się, że zadajecie takie pytanie. Marcin Sieńko twierdził, że w swojej formie nawiązywały one do amerykańskich plakatów motywacyjnych, te demotywatory, które miały mobilizować personel firmy do pracy. Powiem szczerze, że to rozpoznanie wydaje mi się bardzo powierzchowne. Może raczej chodziło tu Sieńce o to, że pochodzenie memów internetowych, demotywatorów konkretnie, jest amerykańskie i dlatego szukał gdzieś tam w tych kontekstach kulturowych wzoru. Ale jak mówię, my doskonale wiemy, że plakaty motywacyjne to nie jest tylko amerykańska rzeczywistość. No i właśnie to, że to nie jest tylko amerykańska rzeczywistość, ale właściwie światowa, być może wpływa na to, że te demotywatory bardzo szybko się u nas upowszechniły. W każdym razie są one definiowane jako połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia umieszczonego na czarnym prostokątnym tle z komentującym go podpisem o charakterze z reguły parodystycznym. Najczęściej one są ironiczne, wyszydzające, wyśmiewające rzeczywistość, czasem cyniczne, a szczerze mówiąc również bywają bardzo wulgarne. Internauci nie mają zahamowań i niejednokrotnie wręcz są to niesmaczne, a nie śmieszne obrazki. Tu przykłady takie, powiedziałabym, klasyczne plakatów motywacyjnych, czyli tych plakatów, tak, motywatorów serio. To część z Państwa, ciut starsza, może pamięta, takiego typu plakaty można było spotkać nieomal wszędzie. Wiążą się one z motywacją do pracy w określonym systemie, tak? Ja, rozumiecie Państwo, nie mogę tutaj rozwijać tych wszystkich kontekstów, choć niewątpliwie przy innej okazji warto by było. To jest przykład, tak, to jest przykład takiego politycznie wyraźnie nacechowanego plakatu motywującego do pracy, a to jest przykład, to jest przykład, który ma swoją przeszłość. Mianowicie, w istocie to jest amerykański plakat, tak? Pokazujący kobietę, która niczego się nie boi, z wszystkim sobie poradzi. Zwracam uwagę, tak, tu mamy kuchnia moją twierdzą, wzorowa kobieta jest chlubą państwa polskiego. Drobna manipulacyjka na obrazie, czyli w zasadzie już moglibyśmy się zastanawiać, czy aby nie mamy do czynienia, tak, z takim memetycznym przetworzeniem. Dobrze. A tak wyglądają demotywatory, tak? Czyli one, pracując na bazie tych motywatorów, kpią z nich, kpią z rzeczywistości. Uważam, że to świetny jest demotywator i formalnie, i tak, jeśli chodzi o spostrzeżenia i konstatacje dotyczące naszej rzeczywistości.
Jednymi z pierwszych memów, oprócz demotywatorów, były tak zwane advice animals. To jest taki typ memu, który składa się z rysunku bądź zdjęcia zwierzęcia na tle takich koncentrycznych, kolorowych pasków, nadających postaci centralnej wygląd jakiejś celebryty, tak, superbohatera. I temu towarzyszy zawsze podpis, będący satyrą na jakieś zachowanie. Ten typ memów, nazywanych po polsku zwierzęta radzą, no jest płodną grupą. Można znaleźć tak, podobizny psów, kotów, pingwinów, innych zwierząt. One wszystkie w sarkastycznym tonie odnoszą się do nas, naszych zachowań. Znów niektórzy badacze twierdzą, że ojcem wszystkich tych memów zwierzęcych był taki pies na tęczowym tle i pojawił się w 2006 roku. Zjawisko zatem no nie stare, prawda? Wymagające jeszcze gruntownych przemyśleń. To jest najbardziej znany tak wzorcowy szablon tych memów zwierzęcych. I można powiedzieć, że faktycznie ten paczający kot, bo to jest, tam jest podpis, co ja paczę, paczę. To jest taki bardzo znany szablon. On, tu różne są też interpretacje. Według mnie to, co ja patrzę, jest po prostu jakby naśladowaniem takiej niedbałej, potocznej artykulacji języka codziennego. Tak mało kto mówi dokładnie, artykuluje, co ja patrzę, na co ja patrzę. Tak, tu mamy tego rodzaju takie uproszczenie. Ten mem służy wyrażeniu zdumienia w obliczu tego, co zostało dostrzeżone, tak? Często zmierza do uświadomienia użytkownikowi, że patrzy na coś wyjątkowo dziwnego, no, wręcz czasem głupiego. Wiąże się też, proszę Państwa, z taką zabawą językową, bo trzeba powiedzieć, patrząc na aktywność internautów polskich i nie tylko, że wykazują się oni oprócz tych skłonności do wulgaryzmów, wykazują się też sporym wyczuciem języka, poczuciem humoru, a nawet wyczuciem absurdu. I ten podpis, co ja patrzę, tak, został użyty, uważam, znów bardzo dowcipnie, tak, i trafnie. Pani sędzio, nie wiem, co pani na to, rozpaczam twój wniosek, tak. To jest, sądzę, dowód, że no, jest to pewna forma twórczej aktywności. Marcin Ostajewski w takim artykule Co ja patrzę, czyli Stary Kat po polsku, mówi, że ten korzenie tego kota paczającego są gdzie indziej, nie w Polsce, i że w 2004 roku tak została sfotografowana kotka Pepper Cats, taka odmiana kota, który no, mieszkał sobie w Rosji i stał się sławny z racji specyficznego wyrazu twarzy. Tak? Pyska. Natomiast i on miał swoją fazę popularności, po czym zaczął zanikać i wtedy ktoś w polskim internecie, no powiedzmy w cudzysłowie w polskim internecie, wykorzystał właśnie pysk tej kotki, podpisując co ja patrzę. I tu zaczął się faktycznie szał na tego paczającego kota. Wariantów, jak mówię, jest wiele i to wyrażenie zdziwienia jako istotny element tego typu memu jest tu warte do zapamiętania, tak. No, na bazie tego schematu powstały oczywiście setki tysięcy memów, naprawdę.
One mają zresztą tematykę bardzo różną. Były nawet próby porządkowania, typologizowania memów pod kątem tematyki, ale myślę, że to się mija z celem. To nie jest żadna metoda klasyfikacji. Tematów jest mnóstwo. Te, które najczęściej podejmują internauci, to oczywiście kwestie polityczne, obyczajowe, militarne, genderowe, czasem naukowe, postkolonialne, bardzo często religijne. I jak napisałam, no ich prezentacja mija się z celem, wystarczy, że Państwo sobie otworzycie jakąkolwiek stronę, tak, wpiszecie, nie wiem, demotywatory albo fake, albo coś i zobaczycie, albo nawet nie, możecie wpisać memy o i pisać tego, o kogo Wam chodzi. I zobaczycie całe strony. Twórczość kwitnie. Więc jak mówię, no nie ma powodów wszystkich tutaj, nie da się pokazać wszystkich, ale pokazałam tu Państwu oprócz tak znanej postaci jeszcze jedną znaną postać oraz komentarz internautów do dyskusji, która całkiem niedawno przetoczyła się w naszych mediach, dyskusji dotyczącej gender, tak, płci kulturowej. I ja pokazuję to nie tyle dla sensacji, co po to, żeby uświadomić, że te memy to nie są tylko śmieszne obrazki, tak, ale one bardzo często są taką lakoniczną, no, trafną diagnozą społeczną, której no, nie powstydziliby się czasem i wzięci socjologowie. Poszukajcie, obejrzyjcie inne memy. Myślę, że Państwo jakby zgodzicie się z moją opinią. Natomiast co jest istotne z mojej perspektywy i myślę, że także z perspektywy tego naszego spotkania? No, to, że w zasadzie nie ma na razie pośród tych typologii odpowiedzi na zasadnicze kwestie, do których za sekundę dojdę. Powiem tylko jeszcze, że ta różnorodność memów internetowych jakby rozkwita. Według mnie przykładem takich memów szablonowych są również tak zwane sztuczne fiołki. One, podobnie jak poprzedni typ, zachowują standardową wersję obrazu i uzupełniają go o nową, aktualną treść. Ale one bazują na powszechnie uznanych dziełach malarskich, znaczy coś, co jest nieomal świętością i w świątyni sztuki wystawiane, rozpoznawane jako dziedzictwo, bywa przez autorów sztucznych fiołków traktowane jako punkt wyjścia do pewnej zabawy memetycznej. Może tu nie będę przecież czytać wszystkiego, Państwo sami potraficie czytać szybko. Pokazuję tylko kilka aktualnie jakby no, często wyświetlanych sztucznych fiołków i dodam, że w tej chwili w Krakowie została zorganizowana wystawa tych dzieł. Niektórzy bowiem krytycy kultury współczesnej są zdania, ale też i historycy sztuki są zdania, że sztuczne fiołki można traktować jako sztukę popularną. Sądzę, że jest w tym trochę racji. No, jak Państwo widzicie, to jest tak, ktoś, kto nie ma kultury plastycznej, kto nie zna tych dzieł, niekoniecznie zrozumie, w czym jest dowcip. Choć w niektórych przypadkach, tak jak tutaj, sprawa jest ewidentna. Stąd no, no, to pytanie, czy to jest sztuka, czy to są tylko, czy to jest jakaś cybersztuka, czy to są tylko po prostu właśnie te śmieszne obrazki.
Wspominałam, że oprócz memów wyróżnionych przez, czy omówionych wcześniej, Kołowiecki wyróżnił też memy komentujące. Pełnią one funkcję komentarza, jakieś puenty, zazwyczaj do zdjęcia lub serii obrazków, rzadziej do samych tekstów. One realizują się na kształt rage comics, to znaczy takiej formy szablonowej, która no, może być przetwarzana indywidualnie, ale tak jak nazwa mówi, jakby wzorują się na komiksach. Te memy, komentarze to często właśnie rysunki twarzy wyrażających emocje, no tak, rage, doklejone na lub pod spodem zdjęcia, przepraszam, te memy to rysunki wyrażające emocje, które są opisane za pomocą tekstu, który przykleja się do danego obrazka. No, tu charakterystycznym takim rodzajem memów komentujących są też tak zwane przeładowane słodkości, tak? Czyli memy mające poruszyć odbiorców, ale swoją słodyczą, tak? W stylu, powiedziałabym, Hello Kitty. Taki pierwowzór takiej ekspresyjnej twarzy według badaczy można znaleźć w japońskiej mandze, Gans, na to, no i ona zaczyna się pojawiać w 2000 roku, potem w 2002 widzimy już bohaterów o specyficznej mimice, która stała się takim zaczynem, tak, dla tego rodzaju memów. Innym popularnym, zaraz przejdę do obrazków, innym, czy przykładów, popularną wersją takiego memu jest też Mom Please, tak. Memy umieszczane pod zdjęciem przedstawiającym często przedmiot, który no, autor chciałby posiąść, tak, żeby przedmiot, o który mu chodzi. Innym przykładem memów komentujących są memy zbudowane na bardzo podobnej zasadzie jak powyżej, jednak wykorzystujące odmienny rodzaj emocji jako komentarz do danej grafiki. Na przykład taki typ wyodrębniony I see what you did there, znaczy wiem co zrobiłeś, przedstawiający postać szyderczej twarzy, wyśmiewającej jakiś obrazek lub zachowanie. O, już Państwo wiecie, o co mi chodzi. To jest taki wzorcowy przykład. No i na bazie tego przykładu potem przetworzenia różnego rodzaju. Tu myślę, że dość zabawny, bo to jest taka, tak, jest to mom, please, ale potem miskę, czyli tak połączenie angielskiego z polskim, z którego wychodzi no, jakiś żart. No, kot chce miskę oczywiście. Ostatnią kategorią tych memów internetowych są memy eksploatujące. I znów szybciutko, jak zauważają badacze, to jest olbrzymia grupa i grupa niespójna. Ja myślę, że ta niespójność nie wynika z istoty rzeczy, tylko ze złej typologii, ale powiadam, nie to jest przedmiotem tutaj mojego wykładu. Te memy eksploatujące występują w postaci zdjęć, wideo, haseł, czyli w zasadzie ciągle mamy tę samą formę działania i one egzystują w sieci, pasożytują często na tych szablonowych i komentujących memach. Są to często fotomontaże, takie no, często też jakieś zabawy lingwistyczne, szczególnie w przypadku różnych internetowych powiedzonek. Dany materiał zostaje eksploatowany w postaci parodii, pastiszu, tak, przeróbki. Typowym przykładem memów eksploatujących są memy wykorzystujące podobizny celebrytów i gwiazd show biznesu. I są tak samo konstruowane jak no, powyżej omówione, tyle że nie,
zwykle one są bardzo szybkim komentarzem jakiegoś zdarzenia. Zdarzenia politycznego, jakiejś tak wpadki dyplomatycznej, politycznej, postaci publicznych. No i wtedy zaczyna się ta seria kpin internautów, memy krążą. Na przykład taki mem jako błyskawiczna odpowiedź na sytuację, którą Państwo znacie. Znaczy, uważam, że nasi tak internauci to ludzie no, trafnie rozpoznający rzeczywistość i mający poczucie humoru. Natomiast wracając do tej typologii, powiedziałabym tak, proszę Państwa, w gruncie rzeczy nie jest widoczna wyraźnie różnica między tymi memami eksploatującymi, a komentującymi, prawda? No pracują nad tym medioznawcy, niech pracują. O, tu mamy przykład subtelniejszego komentarza a propos tak, Fortgate, afery wywołanej no, stwierdzeniem, że Francuzi to ludzie, którzy od nas uczyli się jeść widelcem. Do czegoż ja zmierzałam? Zmierzałam do tego, żeby pokazać, iż no, faktycznie te memy internetowe są badane, mniej lub, tak powiem, skuteczniej lub mniej skutecznie, ale te badania nie dają odpowiedzi na parę istotnych pytań. Czym w ogóle są memy, tak? Skąd się wzięły? Dlaczego są takie aktywne? Bo to w miliony, tak, i idą odsłony i, tak powiem brzydko, produkcja memów. Dlaczego je lubimy? No i czemu właśnie szerzą się w tym oszałamiającym tempie, które znamy z internetu? I trzeba, mówiąc o memach, zacząć od tego, że sama koncepcja memu jest związana z biologią, wywodzi się z biologii, została zaproponowana przez Dawkinsa w 1976 roku. Tu macie Państwo przedstawienie autora z Darwinem w tle, ponieważ Dawkins jest darwinistą, zagorzałym przedstawicielem tak, ewolucjonizmu i cała jego teoria memetyczna, czy może powiedzmy koncepcja memetyczna, niewątpliwie z tym darwinizmem pozostaje w związku. W każdym razie, no, jak powiedziałam, uznaje się, że to wymyślił Dawkins. Ja w swojej książce staram się pokazać, że troszkę jest inaczej, ale nie jest to specjalnie istotne właściwie skąd, kto pierwszy tak wpadł na ten koncept. Ważne jest, że Dawkins przyjął pewne założenia, które doprowadziły go do samej tej koncepcji memetycznej. Mianowicie zwrócił uwagę i założył istnienie niedostrzeżonej dotąd przez badaczy istnienie jednostki ewolucji czy informacji pozabiologicznej, tak? Wiemy oczywiście, no geny to jest ta informacja biologiczna i rozwój genetyki doskonale tutaj pokazuje jej mechanizmy. Natomiast według Dawkinsa, jeśli teoria ewolucji ma mieć sens i ma sens, to nie, znaczy w świecie ewoluującym muszą istnieć także inne replikatory, nie tylko replikatory generatywne. I przyjął, że istnieją takie i one budują kulturę, są replikatorami poza genetycznymi, próbował w tych swoich pierwszych rozważaniach parokrotnie sformułować coś na kształt definicji. Założył, że mem to wszystko, co przeskakuje z jednego umysłu do drugiego w procesie szeroko rozumianego naśladownictwa. Bardzo częstym cytatem z Dawkinsa jest ten środkowy. Przykładem memów są melodie, idee,
obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby tworzenia ceramiki, wykonywania łuków itd., itd. Są one, zdaniem Dawkinsa, porównywalne do genów jednostek dziedziczności i no, oczywiście sama koncepcja jest już dość stara. Gdybyśmy przyjęli tylko ten 76 rok, przez te 40 lat rozwijała się krytyka Dawkinsa, Aaron Lynch, Oscar Wilson, Lyon Gabora, Halligan, analizowali ten jego pomysł. W finale dziś można przyjąć, że memy to są po prostu jakby węzły pamięci semantycznej. Sam Dawkins, uzasadniając proponowany termin, tak, to meme, napisał tak. No, ponieważ wymyślił sobie ten nowy replikator, szukał dla niego nazwy. I dla tego replikatora potrzebowałby takiej nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu kulturowego czy jednostki naśladownictwa. I mówi, że rozważał, że pasowałoby mu mimem, gdyż wywodzi się z właściwego rdzenia, tak, od mimesis, no, że można by to wiązać także z memory, pamięć, i francuskim le meme, czyli ten sam, taki sam, tak, wskazujący na siebie. Czyli odpowiadając w skrócie na pytanie, skąd się wzięły memy, możemy powiedzieć tak. Dawkins wymyślił termin, uzasadnił, dlaczego tak, a wyszedł od teorii ewolucji biologicznej. Jakie są założenia Dawkinsa odnośnie memów? Podobnie to, co powiedziałam wcześniej, jak istnieją jednostki dziedziczności biologicznej, muszą istnieć jednostki dziedziczności pozabiologicznej, kulturowej. Dobór genetyczny doprowadził do powstania rozwoju mózgu i w tym momencie jakby pojawił się ten bulion pierwotny, w którym pojawiły się pierwsze memy. Memy, tak jak te, no, mówiąc prościej, geny, tak, replikatory generatywne, cechuje długowieczność, wierność i płodność. No bo skoro podlegają prawom ewolucji, selekcji, musi je cechować mniej więcej to samo, co cechuje geny. Ale inaczej niż geny, memy nie budują własnych maszyn przetrwania. Tak? Wykorzystują po prostu to, co zbudowały już geny. Czyli tu a propos tych maszyn przetrwania, wyjaśnienie banalne. Chodzi o to, że geny budują fenotypy, tak, które są maszynami przetrwania dla nich samych. Czyli mówiąc jeszcze prościej, tak, osobniki, nas budują. I budują nas z perspektywy teorii samolubnego genu, którą także zaproponował Dawkins, budują nas po to, żeby mogły się powielić i trwać. Podobnie jak geny, memy podlegają też doborowi środowiskowemu, czyli ewoluują. Tak? Nie rozszerzam tutaj tych wszystkich założeń, bo zajęłoby nam to naprawdę sporo czasu. Pozwoliłam sobie tylko tak wypunktować, natomiast niektóre ważniejsze zaraz rozwinę. Memy są samolubne, tak jak geny. Tak? Wszystko, co ma charakter, tak, czy naturę replikatora, po prostu chce się replikować, czyli musi być samolubne. No i dla memów no nie jest ważne, czy przeżyje ich nosiciel. Ważne jest, żeby one przetrwały. Tak? Tu między innymi Grant, ale także Dawkins, znaczy jakby z Dawkinsa możemy to wyciągnąć, twierdzą, że memy powołują do życia memoboty i memoidy. Chodzi po prostu o powoływanie do życia takich osobników, które
są zdeterminowane jakby na szerzenie memów. No prostym przykładem, powiedzmy, osobnika, który jest jakby takim botem, tak, memów, będzie, załóżmy, terrorysta, opętany ideą dżihadu, który poświęci swoje życie dla tej idei, tak? I teraz tak, z perspektywy tej idei, o ile idee mają perspektywy, jest to bardzo dobre rozwiązanie, tak? Bo zginął jeden, ale dowiedziało się kilkaset tysięcy, a może i kilka milionów o istnieniu takiej idei. Więc to jest taktyka memów, jeśli przyjmujemy, że istnieją. I no, faktycznie dobro nosiciela jest mało istotne. Zresztą ten właśnie, ta relacja między nosicielem a memem, a także fakt, że one nie budują własnych maszyn przetrwania, tylko bazują na naszych mózgach, czyli na tym, co sama ewolucja zbudowała, to pozwala nam i pozwoliło Dawkinsowi mówić o wirusowym charakterze memów. Tak? One atakują tak jak wirusy i tak jak wirusy, czy szerzej w ogóle inne pasożyty, wykorzystują niecnie tego swojego nosiciela po to, żeby się rozmnożyć. Jeśli wirus wścieklizny zaatakuje jakiegoś osobnika, psa, lisa, tak, to w finale oczywiście doprowadza do śmierci tego zwierzęcia. Ale zanim zwierzę zdechnie, biega, czyli jakby pokonuje sporą przestrzeń, liże napotkane no, inne osobniki, często gryzie, a no, wiemy doskonale, że wirus wścieklizny przenoszony jest w ślinie. Tak? Jest to bardzo chytra strategia wirusa wścieklizny, który doprowadza do rozniesienia się po innych osobnikach. A że pies zdech, no to zdech pies, tak? Że tak to ujmę. Otóż zdaniem, no nie tylko Dawkinsa, bo i memetyków, powiedzmy szerzej, jest ich nas jednak trochę, nosicielami memów są głównie ludzie, a nośnikami, tam jest wprowadzone takie rozróżnienie, słowo, gest, obraz, pismo, cyfra. Jest także rozwijana taka koncepcja, że memy z racji tej swojej samolubności, ale także chęci replikowania się w istocie doprowadzają do pojawiania się kolejnych, coraz sprawniejszych nośników. Czyli te nowe technologie to w tej perspektywie coraz lepsze nośniki dla memów. I to one pracują w naszych mózgach po to, żebyśmy wymyślali coraz lepsze technologie szerzenia się idei. Tak? My myślimy sobie całkiem inaczej. Całkiem sobie inaczej myślimy o sobie i o naszych wynalazkach. No i rzecz jasna, ale to jest chyba oczywiste, po prostu moment, kiedy memy zaczęły funkcjonować, jest momentem startu ewolucji kulturowej. Teraz tak, parę istotnych kwestii w moim odczuciu, które pozwolą lepiej zrozumieć ten charakter memu, przynajmniej tego memu w rozumieniu Dawkinsa, tak? On przyjął, na co wskazałam, że memy nie budują własnych maszyn przetrwania, tylko korzystają z mózgów, tak? Systemów neuronalnych.
Tu macie Państwo dla porównania bardzo uproszczoną ścieżkę reprodukcji informacji genetycznej. Ta reprodukcja jest transferem pionowym od genotypu przez maszynę przetrwania, która dzięki genotypowi powstaje, czyli przez nasze ciała i mózgi, tak, do reprodukcji genotypów dzięki rozmnażaniu się tych maszyn. Czyli tak, geny muszą poczekać, aż dojrzeją osobniki do rozrodu, bo wtedy będzie mógł być fragment tego genomu przekazany dalej. Jest to stosunkowo długotrwała droga, zwłaszcza w porównaniu z drogą, jaką wykorzystują memy. Tu jeszcze parę słów na temat tego transferu genetycznego, no czyli, że ma on charakter pokoleniowy, tak, pionowy, przebiega, jak mówiłam, w stosunkowo długim czasie, choć oczywiście wiemy, że niektóre osobniki męskie są w stanie w krótkim czasie zapłodnić liczne osobniki żeńskie, ale nie, jakby tu liczba tych replikacji i tak w żaden sposób nie dorównuje replikacji memetycznej. Memy bowiem, ponieważ nie budują tych maszyn, ale działają tak jak wirusy, tak, atakują nasze systemy neuronalne, nasze mózgi, zagnieżdżają się w nich dla własnej reprodukcji. I działają, jak powiedział kiedyś trafnie Richard Brody, jak szaleni kopiści. Tak? No wirusy też wiemy, jak się, jak błyskawicznie się namnażają. Dalej, co ważne, o ile ten przekaz informacji genetycznej jest, jak powiedziałam, pionowy, to przekaz informacji memetycznej czy pozagenetycznej przebiega w różnoraki sposób. Oczywiście istnieje przekaz pionowy z ojca na syna. Jest nim nic innego jak socjalizacja, podczas której my uczymy własne dzieci pewnych idei, gestów, rozwiązań, tak? Przekazujemy im to i to jest ten transfer pionowy, jak gdyby porównywalny do biologicznego. Ale istnieją także dla memów możliwości transferu poziomego, czyli ja teraz Państwu przekazuję informacje o memach, tak? Nie mamy ze sobą żadnych związków rodzinnych, czyli nie, ten przekaz jakby omija standardową biologiczną drogę. Państwo przekazujecie to dalej i tak dalej, i tak dalej. Jeden osobnik wyposażony w mikrofon jest w stanie zainfekować błyskawicznie bardzo wiele mózgów. No, znamy z historii tego rodzaju aktywności, działania niektórych ludzi opanowanych pewnymi ideami, prawda? Wystarczy, że człowiek dysponuje taką tubą, taki wyjdzie na stadion, podniesie rękę i poda parę haseł, które zarażą miliony umysłów, a finał jest nam znany. Edgar Morin, taki francuski antropolog, on jest mało znany, żałuję, bo jest to świetny antropolog, już przed Dawkinsem, w 73 roku, w tej pracy, którą tutaj zawsze podaję tytuły, gdybyście Państwo byli zainteresowani źródłem, Zagubiony paradygmat, natura ludzka, napisał coś takiego. W odróżnieniu jednak od wirusów, idee łączą się, tworzą zorganizowane ciągi, stają się mitami, ideologiami, istotami antropomorficznymi. To czyni z nich bliższy niż wirusy analogon istot żyjących. Można więc traktować idee, mity bogów jako obdarzone względną autonomią istnienia, existence, których ekosystemy to nasze mózgi i kultury. Tak? Ja sądzę, że tutaj rzeczywiście Morin no,
tak profetycznie spojrzał na rozwój nauki. To spostrzeżenie jest niesłychanie trafne i dotyczy też pewnej kwestii, na którą często zwracają uwagę krytycy Dawkinsa, a może i wszyscy inni. To jest kwestia związana z pytaniem, czy one istnieją i jak one istnieją, tak? Jaka jest ontologia tych memów? No, mówię, w finale dziś uznaje się, że są to węzły pamięci neuronalnej, ale przez długi czas zarzucano tutaj jakąś metafizykę temu Dawkinsowi, tak? Co on wymyślił? Jakieś, chodzą gdzieś, latają, zarażają, nie wiadomo, co to jest. I u Edgara Morin znajdujemy właśnie taką tutaj sugestię, że z racji tej specyfiki memów, no on mówi o ideach, bo on nie używa jeszcze tego terminu, nie było go w obiegu, że one mają taką specyficzną właściwość jakby autonomizowania się od naszych umysłów, tak? One, my zaczynamy je traktować, jakby były faktycznymi istnieniami. I co ważne, wchodzą one z mózgami i kulturami w specyficzną relację, o której trudno dziś powiedzieć, czy to jest relacja pasożytnicza, czy symbiotyczna. Tu też były spory, no wielu zarzuciło Dawkinsowi taki determinizm. No to jak to? No to znaczy, że co? Że my jesteśmy maszynami takimi memowymi, tylko wehikułami memów i nie mamy wolnej woli, one robią z nami co chcą, a na dodatek no, na nas pasożytują, tak? Robią nam krzywdę. Ale z drugiej strony, jeśli przyjmiemy wszystkie konsekwencje tej teorii, no to zrozumiemy, że to one także są budulcem kultury. Zatem czy symbioza, czy pasożytnictwo, myślę, że nie musimy tu tej kwestii rozwiązać. Jednym z najlepiej znanych skutków takich wirusowych epidemii, tak, czy szerzenia się memów, jest tak zwany efekt Wertera. I zwracam Państwu uwagę na badania Davida Phillipsa, ponieważ stwierdził on, badając wpływ telewizyjnych informacji na poziom wskaźnika samobójstw w Stanach Zjednoczonych, stwierdził w tych badaniach, że w okresie od 7 do 10 dni od rozpowszechniania informacji o samobójstwie następuje statystyczny wzrost aktów autoagresji, które wynikają z ludzkich tendencji do naśladowania i modelowania swojego zachowania według czynników zewnętrznych. No tu nie bez racji zostało to nazwane efektem Wertera, przypominam, tak, samobójstwo młodego zakochanego, stary tekst z XVIII wieku, który faktycznie doprowadził do fali samobójstw i został zakazany. Jest on tutaj wzorcem dla nas w myśleniu o tego typu epidemiach, bo oczywiście można wskazać ich znacznie więcej. Ale tu podkreślam wpływ mediów, określonych przekazów na takie właśnie postawy. Ale oczywiście naśladowanie zachowań nie dotyczy tylko aktów autodestrukcyjnych, samobójstw, tak? Jest zjawiskiem znacznie szerszym i powszedniejszym. Stanowi naturalną skłonność, właściwie jest wyposażeniem instynktowym człowieka. Znów badania, które potwierdzają, że już noworodki naśladują osoby w swoim otoczeniu, że bardzo szybko odpowiadają na przykład na nasze, na wyraz naszych twarzy, tak? Naśladują otwieranie ust, wysuwanie języka. Kto ma dzieci i pamięta, jak to było w ich okresie niemowlęcym, doskonale wie, o czym mówię. Przyjmuje się zatem w biologii, że no, te zachowania są zachowaniami
te naśladowcze zachowania, przynajmniej ten ich typ, to są zachowania jakby w dyspozycji biopsychicznej człowieka. One na pewno pełniły funkcję adaptacyjną. W istocie no one po prostu przyczyniły się, czy ułatwiły społeczne życie człowieka. Ale rzecz jasna, naśladownictwo jest jakby różne. Tu mówiliśmy o takim czysto biologicznym, odruchowym nieomal, ale wiemy, że naśladownictwo no, to także obszar pewnych konformizmów, tak? Świadome imitowanie różnych zachowań. Ten mechanizm jest badany w tej chwili bardzo gwałtownie i uznaje się, że ma swoje korzenie w morfologii ludzkiego mózgu. Naśladownictwem sterują znane Państwu neurony lustrzane. Są to struktury neurologiczne odpowiedzialne za mimowolne naśladowanie. Michael Gazzaniga twierdzi, że skłonność do automatycznego naśladowania prowadzi do zgodności emocji, którą można nazwać zaraźliwością emocjonalną. I mówi tak, ludzie są mistrzami celowego naśladowania w świecie zwierząt, a dzieci są maszynami do naśladowania. Myślę, że warto wyciągać wnioski z tych rozpoznań neurobiologii, bo ona jednoznacznie nam mówi, że dzieci naśladują to, co widzą, mogą naśladować to, co widzą w telewizorze, mogą naśladować bohaterów literackich, ale na pewno naśladują zachowania swoich rodziców, a więc akty agresji, tak? Miłość. Tu a propos wypowiedzi mojej przedmówczyni, sądzę, że jest nad czym rozmyślać. Zastanawiam się, może jeszcze, może tak. Jakie są konsekwencje tej koncepcji memetycznej dla myślenia o kulturze, ale przede wszystkim także o człowieku? No, wygląda na to, że kultura jest efektem ewolucji chcących się powielać samolubnych replikatorów, prawda, a nie twórczym wkładem człowieka. No, tu dyskusje trwają, jak Państwo się domyślacie, humaniści nie oddają pola. Ale filozofowie od Foucaulta przez Deleuze'a, Baudrillarda i innych już jakiś czas temu zauważyli, że no, my jesteśmy myślani, nawet mamy takie sformułowania. Nawet u Lewi-Strossa, no można powiedzieć starego, w porównaniu z Baudrillardem czy Foucaultem, mamy takie sformułowanie, że mity nas myślą, to nie my myślimy mity, tak? Czyli gdzieś już te podejrzenia, że to idee nami sterują, a nie my ideami, były tu za sprawą teorii memetycznej, nabierają dosyć wyraźnych kształtów, a nawet jakby znajdujemy argumenty. Oscar Wilson, znany socjobiolog, choć w zasadzie najbardziej znany etolog, tak, a socjobiolog z pewnych powodów, stwierdził, że geny są ciągnięte przez memy na smyczy, czyli jakby w pewnej fazie rozwoju gatunku, naszego gatunku, to geny były tym, co jakby napędzało no, hominizację. Ale kiedy
pojawiły się memy, zaczęły one naszymi mózgami manipulować i właściwie to one ciągną teraz geny na smyczy, co może czas doprowadzić do pewnej, tak, do zapaści cywilizacyjnej. Bo jeśli zostaniemy opętani przez ideę niszczycielskie, to, no a bywa, że i zdarza nam się to, prawda, to może doprowadzić do, na przykład do wybuchu wojny biologicznej albo atomowej, która w finale przyczyni się do kolapsu cywilizacji, a także i życia na Ziemi. Może oprócz tego przykładu, który jest przykładem, powiedziałabym, wciąż jeszcze na szczęście trochę abstrakcyjnym, podam inny, to ideę, na przykład idea antykoncepcji ciągnie na smyczy geny, przyczyniając się do no, coraz mniejszej, tak, mniejszego wzrostu populacji ludzkiej. Tak możemy to traktować. I niewątpliwie no, tak jest, tak? Gdyby nie antykoncepcja i idea wyzwolonej kobiety, ja nie wartościuję, nie dyskutuję, po czyjej stronie jestem i co z tego wynika. Ale gdyby nie ta idea, prawda, no to prawdopodobnie sytuacja demograficzna, przynajmniej w krajach wysoko rozwiniętych, wyglądałaby inaczej. Ale wygląda tak z określonych powodów, z powodu określonych idei. Dalej, z tych takich konsekwencji, no, ważną jest, że idee kulturowe to wirusy umysłu, zatem Bóg, różni bogowie, wolność, swoboda, patriotyzm, to być może także pewne urojenia, pewne, znaczy na pewno określone idee. Natomiast no, Dawkins mówił o Bogu urojonym, czym włożył kij w mrowisko, jak się Państwo możecie domyślić. I właśnie to, o czym wspominałam, że nowe technologie i nowe media to właściwie jest efekt presji memetycznej, tak? Memów, które chcą doprowadzić do coraz sprawniejszego replikowania się. No i dalszy ich rozwój może pójść w taką stronę, gdzie człowiek przestanie być potrzebny, bo nasze mózgi jeszcze no, są doskonałe, ale powiedziałam nie bez racji jeszcze, bo być może zostanie opracowana, a pracuje się nad tym, inteligencja sztuczna, mózgi sztuczne, które będą działać szybciej niż nasze mózgi, lepiej, tak? Skuteczniej. No i wtedy człowiek przestanie być tak bardzo potrzebnym memom, bo będą miały dobrą drogę, szybszą drogę rozmnażania się. No i w finale powiedziałabym tak, memy internetowe to takie drobiazgi, od których zaczęłam, ale one są dowodem istnienia i działania replikacji tych samolubnych jednostek dziedziczności kulturowej. One ewidentnie przecież oparte są na jakby takiej epidemicznej, tak, epidemicznym wysypie, oparte są na naśladownictwie, badacze starają się znaleźć ten typ pierwszy, od którego się zaczęło, a potem już widać, ile jest wejść internautów. Taki znany bardzo kiedyś mem kota na odkurzaczu, nie wiem, czy Państwo kojarzycie. Ktoś pokazał filmik w internecie, jak kot siedzi na takim odkurzaczu, który sam jeździ, sam sprząta. I od momentu pojawienia się tego filmiku kilkanaście milionów wejść internautów było na tę stronę i powieleń. Da?
Więc tu możliwości internetu są olbrzymie i dlatego niewątpliwie memy z internetu korzystają. Dziękuję.